Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Frank Kessié oficjalnie podpisał kontrakt z FC Barceloną. Kolejne wzmocnienie Manchesteru City. Gabriel Jesus podpisał kontrakt z Arsenalem. Christian Eriksen bliski podpisania kontraktu z Manchesterem United. Michał Probierz selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Krzysztof Piątek na wylocie z Herty Berlin. Kontrowersje wokół pożegnania Artura Boruca. Ciekawa akcja marketingowa Rakowa-Częstochowa. Pod ostatnim filmem zostawiliście ponad 8000 łap w górę, a kanał subskrybowało ponad 300 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie. Jeżeli jesteś nowy, interesujesz się piłką nożną, koniecznie subskrybuj kanał. No i lećmy jak najszybciej z newsami. Miłego oglądania. FC Barcelona potwierdziła pierwsze duże wzmocnienia tego lata. Kontrakt z Dumą Katalonii podpisał Frank Kessié. Pomocnikowi wraz z końcem 30 czerwca tego roku wygasł kontrakt z drużyną AC Milan. Dlatego też Kessié dołączył do Barsy na zasadzie wolnego transferu. Iworyjczyk podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku. Zawarto w nim klauzulę odstępnego w wysokości 500 milionów euro. Według lokalnych dziennikarzy Frank będzie występował z numerem 19 na plecach. Oprócz Kessiego kontrakt z Dumą Katalonii podpisał Andreas Christensen. Duńczyk związał się umową ważną do końca czerwca 2026 roku. 26-latek ma zastąpić Clamonta Longleta, który ma opuścić Camp Nou tego lata. Z pewnością są to ostatnie wzmocnienia Barsy. Czas pokaże, czy niedługo będą ogłaszane kolejne transfery. Nas najbardziej interesuje kwestia Roberta Lewandowskiego. Manchester City zakontraktował kolejnego piłkarza na nadchodzące sezony. Mistrzowie Anglii w końcu dopięli swego i potwierdzili transfer, o którym mówiło się już od dobrych kilku tygodni. Kontrakt z The Citizens podpisał Calvin Phillips. Będzie on obowiązywał przez kolejne 6 lat. Leeds United na sprzedaży swojego pomocnika miało zarobić 42 miliony funtów. Kolejne 8 ma zostać przelane po spełnieniu bonusów zawartych w umowie. Anglik przychodzi do drużyny Manchesteru City, aby zastąpić jedną z klubowych legend. Fernandinho po zakończeniu minionego sezonu rozstał się z klubem. Czas pokaże, czy Brazylijczyk zostanie godnie zastąpiony przez reprezentanta Anglii. Jeżeli Phillips będzie prezentował to co w Leeds, szanse na to są całkiem spore. W tyle postanowił nie pozostać Arsenal, który wzmocnił linię ataku. O tym transferze też mówiło się już od dłuższego czasu. Było wiadome to, że po przyjściu Erlinga Haalanda do Manchesteru City Gabriel Jesus będzie mógł liczyć tylko na rolę rezerwowego napastnika. W związku z tym Brazylijczyk postanowił zmienić klub i przenieść się do londyńskiego Arsenalu. Napastnik podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku i będzie grał z numerem 9 na plecach. Według Fabrizio Romano kanonierzy zapłacili za Jesusa 45 milionów funtów, co jest szóstym największym wydatkiem w historii klubu. Czas pokaże, czy inwestycja w Brazylijczyka się zwróci. Christian Eriksen niedługo może wzmocnić topowy zespół na Wyspach Brytyjskich. Duńczyk w minionym sezonie reprezentował barwy Brentford, które postanowiły zatrudnić piłkarza pomimo problemów ze zdrowiem. Tam pomocnik pokazał, że wciąż może grać na najwyższym poziomie. Umowę miał ważną do 30 czerwca tego roku, zatem obecnie jest piłkarzem bezrobotnym. Brentford chciało przedłużyć współpracę, jednak chęci nie wyraził sam Eriksen. Gdzie więc trafi? Według Davida Ornsteina z The Athletic piłkarz osiągnął wstępne porozumienie z Manchesterem United. 30-latek ma podpisać kontrakt ważny do 30 czerwca 2025 roku. Zanim jednak do tego dojdzie, klub chce przeprowadzić bardzo dokładne testy medyczne pod kątem głównie wydolności. Jeżeli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, Eriksen dołączy do drużyny Erika ten Acha. Selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21 został Michał Probierz. Taki komunikat podał Polski Związek Piłki Nożnej. 49-latek zastąpił na tym stanowisku Macieja Stolarczyka. Były trener m.in. Krakowi czy Jagiellonii tak skomentował to wyróżnienie. Jest to na pewno ciekawe wyzwanie. Jest to dosyć ciekawe, w szczególności, że trzeba selekcjonować tych zawodników i wtedy możemy zdecydowanie łatwiej wprowadzać to, co chcemy. To był punkt, który najbardziej mnie przekonał. Nie wszyscy pozytywnie podchodzą do tej nominacji. Dziennikarz Nuance Michał Trela tak to skomentował. Nie będę ukrywał, ta nominacja mnie załamuje. I ma w sobie coś z symbolu podejścia Polskiej Federacji do tematu szkolenia. Wybierając Michała Probierza na selekcjonera kadry U21, PZPN chce uczyć młodzież cynizmu i odcierać ją ze złudzeń. Czas pokaże, czy wybór dokonany przez Polski Związek Piłki Nożnej okaże się trafny.
Krzysztof Piątek znalazł się na wylocie z Herty Berlin. Od czasu transferu do niemieckiego klubu reprezentant Polski nie potrafi ustabilizować swojej formy. Niestety ani w Hercie, ani potem na wypożyczeniu we Fiorentinie nie przekonał do siebie szkoleniowców. Według informacji Sportbild na wylocie z niemieckiego klubu jest kilku piłkarzy, w tym Piątek. Polak ma jeden z największych kontraktów w Hercie, dlatego jest wystawiony na sprzedaż. Gdzie miałby trafić 27-latek? Opcji jest kilka. Sam napastnik chciałby na stałe wrócić do Włoch, gdzie czuje się najlepiej. Chętni powinni się znaleźć. Pytanie, czy zostaną spełnione finansowe wymagania samej Herty, jak i samego Piątka. Jedno jest pewne. Czas 27-latka w Berlinie minął. Ostatnio sporo zamieszania w mediach wywołał pożegnalny mecz Artura Boruca, w którym to Legia zmierzy się z Celticiem. Do wspomnianej rywalizacji ma dojść dokładnie 20 lipca na stadionie przy Łazienkowskiej. Już teraz można kupić bilety na to wydarzenie. Kibice są sfrustrowani, ponieważ ceny są dość spore. Za najtańszy bilet trzeba zapłacić 60 zł. Wśród komentarzy kibiców Legii możemy przeczytać następujący komentarz. Środa, wakacje, godzina 18, bilety na żyletę po 60 zł, trybuna rodzinna 75 zł, i tak dalej. Chęć żerowania na ogromnej sympatii kibiców do Artura Boruca to żenada i zagranie poniżej pasa. W mediach pojawiło się wiele teorii na temat tych cen. Skomentować to dość zaskakująco postanowił Artur Boruc, który opublikował takie wideo. Witam bardzo serdecznie. I tak z tego miejsca chciałbym na szybko zakończyć aferę internetową, biletowo-cenową. Chciałbym tylko jedno wyjaśnić. Tu nie ma co wyjaśniać. Jeśli masz ochotę przyjść na mecz, zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli nie, dziękuję. Baw się dobrze w domu. Ale... Za niecałe dwa tygodnie zobaczymy, w jakim stopniu będzie zapełniony stadion przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Raków Częstochowa postanowił wyjść z ciekawą inicjatywą dotyczącą polskich klubów w europejskich pucharach. Zdobywca Pucharu Polski, który niedługo rozpocznie grę w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, postanowił przeprowadzić akcję marketingową na szeroką skalę. W największych polskich miastach pojawiły się specjalne billboardy. Na przykład w Warszawie możemy zobaczyć billboard o następującej treści. Kibicu Legii, w europejskich pucharach jesteśmy jedną drużyną. Inicjatywa bardzo ciekawa, niestety nie wszędzie ciepło przyjęta. W Poznaniu jeden z billboardów został zdewastowany w następujący sposób. Oczywiście ma to związek z wydarzeniami w finale Pucharu Polski, kiedy to kibice Rakowa prowadzili doping na trybunach PGE Narodowego w momencie, gdy kibice Lecha nie mogli wejść na obiekt. Smutne informacje przekazał wczoraj były prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Dostałem wiadomość o śmierci Janusza Kupcewicza, jednego z najlepszych polskich rozgrywających. Kilka dni temu razem obchodziliśmy 40-lecie medalu Mistrzostw Świata w Hiszpanii. Kupcewicz zagrał w 20 spotkaniach z orzełkiem na piersi, w których zdobył 5 bramek. Były reprezentant Polski miał 66 lat. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce o 6 rano. Do zobaczenia!